Witam drodzy YouTubowicze. Dzisiaj przyjrzymy się gazecie Ben Ten oraz tym, co głównie nas interesuje, czyli dołączonym do niej zestawie 30229 LEGO City podnośnik. Na początku przyjrzyjmy się magazynowi. Za cenę 9,99 dostajemy magazyn, który zawiera artykuły o potworach z uniwersum Ben Ten oraz w pierwszej części reklamy znanych producentów takich jak LEGO czy Kobi. Po środku zaś znajdziemy plakat Ben Ten. W drugiej części numeru znajdziemy komiks Pora na hydraulika, w której nasz główny bohater jest ciągle podejrzliwy względem wcześniej wymienionego przedstawiciela klasy robotniczej. Komiks jest ładnie narysowany i w miarę ciekawy. Jednak nasze zapędy hamuje informacja, że ciąg dalszy nastąpi dopiero w kolejnym numerze. Dalej znajdziemy w gazecie kącik fanów, gdzie mogą się dzielić swoją twórczością oraz informacje o kolejnym numerze Ben Ten wraz z prezentami do niego dołączonymi. Teraz pora przyjrzeć się zestawowi LEGO City podnośnik. Zestaw o numerze 30229. Zapakowany woreczek foliowy. Ilustracja przedstawia nam pracownika uśmiechniętego w koszu podnośnikowym. Z tyłu znajdziemy informację o tym, że zabawka jest od lat 3, ostrzeżenia oraz kraje, w których wyprodukowano nasze klocki, czyli Dania, Węgry, Meksyk oraz Czechy. Nie znajdziemy tutaj Chin. Nadszedł czas, by dostać się do naszych klocków. Instrukcja, którą znajdziemy w opakowaniu, jest w formie złożonego arkusza A4. Zawiera informacje o budowie modelu w 11 krokach oraz reklamy innych zestawów z serii LEGO City, takich jak Camper czy Monster Truck. W zestawie znajdziemy figurkę przedstawiającą robotnika ubranego w pomarańczowy kombinezon, szare rękawice oraz czerwony kask. Na twarzy widać nadruk przedstawiający okulary ochronne oraz brodę i wąsy. Kombinezon jest nadrukowany tylko z przodu, z tyłu nie posiada nadruku. Z przodu mamy tutaj odblaskowe elementy oraz prosty, aczkolwiek estetyczny nadruk. W zestawie nasza figurka otrzymuje następujące akcesoria. Klucz z taką tutaj łapką z jednej strony. Tu możemy sobie wpinać klocki. Proszę bardzo, wszystko pasuje. Drugim akcesorium jest urządzenie pomiarowe, składające się z dwóch klocków. Ta płytka jest nadrukowana, to nie jest naklejka. To jest solidny nadruk przedstawiający różne tutaj wskaźniki i dwa elementy sterujące. Klocki prezentują się następująco. Tutaj mamy kosz dźwigowy, duże opony, dobrze znane wszystkim fanom LEGO, z żółtymi felgami, przezroczyste pojedyncze światełka, o, groszki żółciutkie. Te dwa elementy są zapasowe. Z reszty złożymy podnośnik. Pora przyjrzeć się naszemu żółciutkiemu podnośnikowi. Tutaj znajdziemy światełka pozycyjne, światła doświetlające z przodu, kratki wentylacyjne, żółte felgi z gumowymi oponami, czarne, szare elementy, żadnych wpakowanych na siłę zielonych,
Już też jest szary, tutaj czarne, estetyczne, wszystko jest. Aż ludzik radośnie pracujący w koszu tutaj solidnie jest zabezpieczony. Z informacji wartych wspomnienia jest to, że tutaj od gruntu do tej barierki u góry jest mniej więcej 11 cm. Kosz chodzi z wyczuwalnym oporem. Jest to, daje poczucie solidnego wykonania. Wadą jednak tego zestawu jest to, że ten nasz ludek tutaj nie łamie się, ten ramię podnośnika tu w środku, więc musi dobrze wyplanować, gdzie go postawi, jeśli chce się dostać na przykład do jakiejś latarni i zmienić w niej żarówkę. Podsumowując, za cenę niecałych 10 zł dostajemy magazyn Ben 10 z komiksem oraz podnośnik Lego. Podnośnik Lego wykonany z najwyższej jakości klocków, z minifigurką, z akcesoriami, podnośnikiem tutaj, z kółeczkami, użyteczne elementy, naprawdę użyteczne elementy w tym zestawie się znajdują. W tej cenie jest to absolutny must have. Zestaw dostaje ode mnie 10 na 10. Gazetki nie oceniam, ponieważ nie znam uniwersum Ben 10. Nie wiem, jak bardzo zawarte w niej informacje są zgodne z prawdą. Irytujący jest jednak fakt, że dokończenie komiksu znajdziemy w kolejnym numerze. Wracając do zestawu, cena 10 zł, kiedy minifigurki serii 12 kosztują 12-13 zł i są wyprodukowane w Chinach, co niektórym może przeszkadzać, tutaj po prostu ta cena miażdży. Gdyby ten zestaw znaleźć w sklepie na półce, kosztowałby prawdopodobnie 20-25 zł. Tu dostajemy go za 10. W takim razie polecam go Wam. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zalajkujcie go, zasubskrybujcie kanał, by w przyszłości oglądać recenzje Lego i inne. Ja już kończę. Pozdrawiam Was. Oglądaliście recenzję Kazana. Cześć.